Cześć. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, że po pierwsze, przychodzą do nas do gabinetu nie tylko kobiety, mężczyźni też przychodzą, tutaj siedzi mężczyzna na fotelu. Dzisiaj będziemy opracowywać bliznę. To jest blizna po skaleczeniu. Blizna była dosyć szeroka. Miałem przyjemność osobiście zszywać tą bliznę. No i teraz będziemy przeprowadzać zabieg laserem, żeby tą bliznę zniwelować, usunąć. Jeżeli przyjrzycie się tej bliźnie, to tutaj już widać, że jeden zabieg laserem został wykonany. Także dzisiaj kolejny zabieg. Ustawiłem już moc lasera. Pacjent został znieczulony. Skóra została zdezynfekowana, także działamy. Jak z bolesnością? Wszystko ok. Jak ugryzienie komara. Super, dobrze. Działamy dalej. Pierwszy przejazd jest z pewnym marginesem. A kolejne przejazdy laserem już będą po samej bliźnie. Żeby ta blizna zniknęła, no potrzeba parę zabiegów. To wiadomo, że po jednym razie to nie zejdzie. Natomiast tutaj możemy się pacjenta zapytać, czy widzi różnicę. Widzę bardzo dużą różnicę. Już po pierwszym razie zniknęły, przede wszystkim blizna zrobiła się dużo bledsza i zniknęły te poboczne miejsca, gdzie były szwy. No to super. Po pierwszym razie bardzo było szybkie gojenie. Jestem bardzo zadowolony, dlatego też wróciłem. Super. No tak, tutaj ta rekonwalescencja też będzie krótka, no i tu się pojawią jakieś krwiaczki w tym miejscu, gdzie wykonaliśmy zabieg, ale tutaj już pacjent wie, jak to się będzie goić i czego ma się spodziewać, jaką higienę ma zastosować, także no bardzo fajny zabieg. Usuwamy bardzo wiele na przykład blizn po serskim cięciu, także większość takich blizn jesteśmy w stanie usunąć. A tak swoją drogą tutaj już witamy w nowej lokalizacji, bo przenieśliśmy się na Targówek. Jesteśmy w takim jednym z mniejszych gabinetów, który dopiero właśnie został oddany, a cała klinika buduje się na dole. Tam będziemy mieli też salę operacyjną, ale to pewnie niedługo będziemy więcej relacji przedstawić. To dzięki i do zobaczenia.